Jest rano, piątek, godzina 8 i przyjechaliśmy zobaczyć, jak tutaj wygląda woda. Fala kulminacyjna jest obecnie teraz w Kostrzynie, przechodzi przez Kostrzyn. U nas jest tutaj spodziewana między 12 a 14. I woda tutaj zalała już te łąki. Z tej strony przelewa się, wartko płynie na stronę drugą. Po tej stronie jest zdecydowanie niżej. I po południu tutaj już będzie jedno lustro wody. I teraz to wszystko płynie tam już w kierunku ogrodu. Koło uli jeszcze wody w ogóle nie ma. Siedzi ona w korycie. Jeszcze koryto tam się nie podniosło. Raczej nie będzie. Wyjść z koryta tam wyjdzie, bo to dojdzie, ale ulom raczej nie zagraża. Także jest ulga. Jest ulga. A tutaj zobaczcie, jak to wszystko wartko płynie. I tutaj zalewa nas nasza myśla, bo woda czyściutka, krystalicznie czyściutka jest. Zobaczcie, jaka czysta, przezroczysta. I to jest woda z myśli. Myśla płynie tam od strony wsi w kierunku Odry. I to ona tutaj wylewa, bo Odra się tam za lasem podniosła. Nie przyjmuje wody. Nie przyjmuje wody i ta myśla tu wylewa. Ale słychać tam, tam już nie przejedziemy, bo tu już jest grząsko, ale tam za lasem słychać ten charakterystyczny, nie do opisania, szum podnoszącej się wody. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jest sobota, 28 września. Godziny takie wczesno-popołudniowe i wybrałam się, żeby pokazać Wam, jak wygląda sytuacja po przejściu fali powodziowej w moich stronach. Przeszła ona wczoraj w piątek, tak pomiędzy godziną 12 a 14, z tym, że z tego, co mówi nasz wojewoda, będzie się ona utrzymywała na takim samym poziomie około 10 dni, może nawet więcej, z racji tego, że ta fala jest bardzo długa. Ma ona ponad 100 km długości i niestety zanim to zacznie opadać, będzie musiało spłynąć wszystko z tych rzeczek, zakamarków, w które ta woda weszła i dopiero wtedy zacznie opadać. No niepokojące jest to, że od wczoraj wieje silny, bardzo silny wiatr, który może powodować cofanie się tej wody, a do tego i deszcz. Jest też zapowiadany deszcz, opady. Wczoraj też wieczorem zaczęło padać, padało w nocy, spadło 11 litrów. No niekoniecznie ten deszcz jest teraz nam tutaj potrzebny w tej sytuacji. Obecnie, jak już wielu z Was po otoczeniu może wnioskować, jestem pod Kaleńskiem. Do Kostrzyna nie jechałam, bo w Szumiłowie jest już ruch wahadłowy, nie chce mi się tam stać w tych korkach. W samym Kostrzyniu jako tako większych podtopień nie ma, ucierpiała twierdza i muzeum na twierdzy Kostrzyn. Niestety, mimo tego, że tam próbowali, zabezpieczali, woda do muzeum się wdarła. Jest jej w niektórych miejscach około 20 cm. W Szumiłowie też woda tak popodchodziła pod niektóre domostwa dosyć blisko, ale w domach tej wody nie ma. Tutaj jest jej dosyć sporo na tych łąkach, na tych rozlewiskach i podchodzi ona, podeszła tutaj pod ulicę. Ostatnio jak nagrywałam, była w okolicy Pająka, teraz jest znacznie wyżej. Rozlała się ona tutaj w okolicy Kaleńska dosyć szeroko. Przy tym pierwszym domu, jadąc od Kostrzyna, też jest, ale do domu nie podeszła, tutaj na teren podwórza również nie weszła.
I z tego, co tutaj już wiem, w domach, pod domami tej wody w Kaleńsku nie ma. Ale jest tu miejsce, które nazywa się Wierzbowa Osada, tam nieopodal. Kaleńsko jest taką małą miejscowością, która bezpośrednio leży nad Odrą, no i jest ona narażona na zalanie, na podtopienie. W tym roku, no tak jak mówię, ogólnie nie ma większych podtopień poza Wierzbową Osadą. To jest miejsce, w którym odbywają się różne takie imprezy dla dzieciaczków, urodziny i jakieś takie okolicznościówki. Miejsce położone, ładnie nastawione na kontakt z naturą i z jej urokami, i to miejsce zostało tutaj podtopione. Częściowo plac, na którym te imprezy dla dzieci się odbywają, jest pod wodą, dosyć mocno zalany. Też tutaj jest odgrodzone workami z piaskiem, żeby to dalej nie poszło, ewentualnie żeby tutaj dla domu nie zagrażało, ale widzicie, jak to wygląda. Tutaj niestety jest zalane i Kaleńsko ogólnie otoczone jest dookoła wodą. Przed chwilką z właścicielem tak humorystycznie już do tego wszystkiego podeszliśmy i powiedział, że jest przygotowany w każdym calu, nawet i na taką sytuację. Łódź jest, kajaki też. A że wody w tym momencie, jak widzicie, nie brakuje, to taka łódź i kajaki nie będą rdzewiały. Kolejnym punktem dzisiejszego odcinka są Chlewice. Ostatnio pokazywałam to miejsce. Wody jeszcze nie było. Dzisiaj jest tafla tej wody. Tam po drugiej stronie myśli są nasze pola, również pod wodą. Do nich pojedziemy na samym końcu. Przed nami Chlewice, które otoczone wałami wyglądają teraz jak taka wyspa na morzu. Otoczone są dookoła wodą, która tutaj wylała z Odry. No widzicie, jak to wygląda. Wszystko jest pod wodą. Tu w Chlewicach nikt większych szkód nie poniósł. W kilku domach woda w piwnicy podchodzi, wychodzi, pokazuje się, ale pod domami, w ogrodach, w obejściach tej wody nie mają. Jednak te wały robią swoją robotę. Czy wytrzymają, to zobaczymy. Czas pokaże, jak one się tutaj spiszą, bo w kilku miejscach zaczynają przesiąkać. Tu, po tej stronie, już jest przesiąk. Był dosyć duży, straż była, wypompowywała to. Teraz znowu nachodzi. No i zobaczymy, czas pokaże. A tam dalej, w oddali, są porzecze. I za chwilkę do porzecza podjedziemy, zobaczymy, jak tam sytuacja wygląda. Tędy w Chlewicach idzie droga przez most, który jest na myśli, do Odry, na Łąki. No i teraz tutaj jest zastawiony jest ten przejazd barierą metalową, tymczasową, żeby ta woda się nie wdzierała. I koniec. Dalej się już teraz nie pojedzie. Bariera zaporowa, a za barierą woda. Tak wygląda sytuacja wokoło Chlewic, które no tutaj, no nie ma co mówić, no są otoczone tą wodą zewsząd.
jest ona porównywalnie taka jak w 2010 roku, niższa jak w 97, ale mimo wszystko jest jej dużo. No i ten wiatr, który tutaj no stwarza ryzyko cofania się tej wody. No i te deszcze, które zapowiadają, też mogą tu spowodować, że ona będzie się utrzymywała taka jak jest i albo jeszcze i pójdzie w górę. No miejmy nadzieję, że jednak ten wiatr osłabnie i deszczy też no nie będzie. Jedziemy do Porzecza teraz. Przed chwilą byłam w Chlewicach. Teraz jestem po drugiej stronie na wieży widokowej w Porzeczu i rozciąga się bezkres wody. Wszystkie łąki, wszystkie te tereny są zalane, wystają tylko gdzieniegdzie źdźbła traw, gdzie teren jest troszeczkę wyższy, to tutaj ta zielenina wystaje, no i drzewa. Z jednej strony wygląda to bardzo ładnie, pięknie, a z drugiej strony zobaczcie, taka niepozorna rzeka, zdawałoby się, a ile może wyrządzić zła, krzywdy. To wszystko są łąki i pola. Takie widoki były z wieży widokowej w Porzeczu, a sama miejscowość też nie jest duża, malutka. Za czasów Niemca była tutaj przeprawa promowa, stąd też i asfalt do samej Odry, tak samo jak i w Kaleńsku też ona była, a po wojnie już tej przeprawy nie było. Tutaj domy nie ucierpiały, nie są podtopione, woda podeszła bliziutko pod wieś, ale nie ma takiej sytuacji jak w Kaleńsku, jak w Chlewicach. Także skończyło się na dużym strachu. No co będzie dalej, to zobaczymy. Pokażą kolejne dni, jak będzie się tutaj sytuacja pogodowa rozwijała i jak to wszystko będzie wyglądało. No i teraz ostatni punkt dzisiejszego odcinka. Jedziemy na nasze pola, tam gdzie ogród i pszczoły. Podule, woda nam nie podeszła. W ogóle w tym miejscu nie wyszła ona z koryta. Skończyło się na niepewności, na strachu. No był strach i to bardzo duży. Nie spaliśmy 3 noce. Takie nerwy w nas się gdzieś odzywały, bo to człowiek no nie był pewny, jak to się wszystko tutaj zachowa, jak to będzie wyglądało. No i baliśmy się bardzo o te pszczoły, bo przewodzić je teraz to no jest niewskazane z tego względu, że są one zakarmione, ramki są już pełne i w czasie transportu to wszystko mogłoby się połamać, pousuwać i narobiłoby się tylko masakry. Także no, nie była to taka łatwa decyzja, żeby tutaj je ewakuować, ale skończyła się tylko na strachu. Do nich brakuje jeszcze jakieś 70 cm wody, żeby nam zalało, także póki co jest dobrze. A tutaj pozalewało rano, jeszcze tu w ogóle tej wody nie było, była ona tam dalej na łąkach, a teraz jest. Ogród, gdzie czosnek był, też jest pod wodą. Połapało wszystko poziom i mamy wodę na wszystkich polach. To i na tamtym ogrodzie też jest. A jeszcze wczoraj po południu, jak przyjechaliśmy, to tak mówię, po co człowiek się spieszył? Tej wody nie ma tyle, jak ta fala przeszła tam na Odrze. I nawet rano dzisiaj jeszcze mówię, kurczę, no może niepotrzebnie, no człowiek się tyle narobił. Ciężko było, bardzo ciężko. Ale dzisiaj, teraz, zobaczcie. Tak wygląda ogród. Zalany, calutki. Jednak dobrze, że żeśmy tutaj to powybierali wszystko, te warzywa, bo teraz jest to wszystko już pod wodą.
to wysoko pod wodą. Calutki jest zalany. Podeszło pod kompost, lubczyk. Truskawki też zalane. Czwarty raz w tym roku. Kumulacja za wszystkie poprzednie lata. Po drugiej stronie też pole łąki zalane. Chłopakom zalało paintballa. I to dosyć widzę wysoko. Ławki, wszystko jest pod wodą. Chciałam wejść na ambonę, zrobić z góry ujęcie tych terenów, ale niestety jest ona oblana wodą i nie dojdzie do niej. Na wysepkach stoją czaple, żurawie. Nie zagraża im tutaj żaden drapieżnik z lądu, więc czują się bezpieczne. Tam poleciały 3 żurawie. Tak to wszystko wygląda. Taka jest rzeczywistość na chwilę obecną. Jak będzie dalej, to kolejne dni pokażą. Wszystko będzie zależało od sytuacji pogodowej. No i będziemy widzieć. Na dzisiaj to tyle z zalanych naszych terenów. Życzę Wam wszystkim siły, wiary, radości. Tym, którzy bardzo ucierpieli na południu, to właśnie przede wszystkim im siły, wytrwałości. No i wszystkim takiego ogólnego, dobrego samopoczucia, mimo wszystko nie poddawania się, wiary w lepsze jutro, że jeszcze po burzy słońce wyjdzie, że będziemy w stanie uśmiechnąć się, zwłaszcza ci, którzy stracili najwięcej. Tego Wam, kochani, życzę z całego serca. No i cóż, trzymajcie się. Na pewno w kolejnych odcinkach wzmianki o sytuacji tutaj też będą migawki, czy ta woda się podnosi, czy opada. Mam nadzieję, że to drugie. No i cóż, kochani, do następnego.